Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam na trening brzucha. Będziemy pracować na macie. Trening trwa niecałe 10 minut. Każde ćwiczenie mamy po 50 sekund. Wszystko jest łatwe. Robimy w tempie umiarkowanym. Przed treningiem, jak widzisz, nie ma rozgrzewki. Startujemy za 3, 2, 1. Unosimy nogi, prostujemy je pod kątem 45 stopni. Dłonie za uszami, lecimy rowerek. Wydech, wydech. Łokieć w stronę kolana. Lędźwia przyklejone są mocno do podłogi. Każde ćwiczenie robimy tylko raz. Skręcamy klatkę na boki. Klatka na boki, łokieć w jedną stronę i w drugą. Wydech, wydech. Klatka w górze, nogi w górze. Trzy, dwa, jeden, super. Odkładamy nogi, odkładamy całe plecy, dłonie najlepiej pod pupą i uwaga. Nogi nad ziemią, proste, złączone i robimy kółka. Do góry złączone i kółka. Jeżeli ci wygodniej, to możesz klatkę do góry podnieść. Pracujemy teraz dół brzucha, pięknie pracuje, nie spieszymy się przy tych ćwiczeniach. Dłonie najlepiej, żeby były pod pośladkami, plecy całe przyklejone do podłogi. Jeszcze 5, 4, 3, 2. Jeden, dobrze. Podpór bokiem. Deska bokiem, stopa na stopie. Podpór na łokciu i będziemy teraz rękę chować, ale bez skrętu nogami. Ręka do sufitu i pod siebie, nogi się nie ruszają. Do sufitu i pod siebie. Trzymamy deskę. Pilnuj bioder, żeby były w jednej pozycji. Piętnaście sekund, trzymaj deskę. Super. Kładziemy się znowu na matę. Teraz skłon po skosie, łokieć do kolana i dłoń do stopy. Uwaga. Hop i hop. Po skosie jedna strona i po skosie druga. I za chwilę zrobimy deskę na drugą stronę. Sekund. I ostatnie powtórzenie. Lecimy deska. Druga strona. Wygodnie. Łokieć pod barkiem. I dopiero wtedy, jak już się ułożysz, dodajesz skręt. Trzymaj równowagę. Każdy ruch jest po to, żeby twój brzuch mocniej pracował. Dodajemy ruch ręką, skręt klatki po to, żeby próbować cię z tej równowagi wyprowadzić. I dlatego właśnie twój brzuch
mocniej musi wtedy pracować, żeby trzymać deskę. Super. Teraz trochę się porozciągamy. Deska i pupa do góry, pies z głową w dół. Uwaga. Trzymamy deskę. Pupa góra. I wracasz. Deska na prostych rękach. Głęboko. Głowa między ramionach. I wracasz. Tutaj powoli. Ale cały czas. Brzuch spięty. Sekund. Ostatnie. Super. I teraz połóż się na macie i będziemy po skosie przekładać nogę ugiętą, starając się dotknąć stopy po przeciwległej stronie. Przełóż i dotknij. Rozciągamy trochę uda i rozciągamy brzuch. I powoli. Ręce się nie ruszają, połóż ręce na macie. Pracujemy tylko dołem. Stopa po skosie do podłogi. Jeszcze dawaj 5 sekund. Dobrze, i teraz usiądź, lekko odchylamy się do tyłu, ręce z tyłu, opierasz się na nich i przyciągamy kolana, prostujemy nogi nad ziemią, przechodzimy do podporu na łokciach, z wydechem, palce u dłoni są do ciebie, do ciała, do środka skierowane. Wydech, wdech i wydech. Nogi proste, zawieszone nad ziemią. Nie dotykamy podłogi. 8 sekund. 3, 2, 1. Brawo. Zostań w oparciu na łokciach i będzie przeplatanka. Lecimy. Krzyżujemy nogi. Nogi proste w kolanach. Krzyżujemy. Lekko do góry i lekko dół. Albo, żeby było trudniej, nogi zostają już w dole. Spokojny oddech, dasz radę zrobić to ćwiczenie do końca. Trzymaj nad ziemią. Dziesięć sekund. Dawaj, dawaj. Trzy, dwa, jeden. Uginamy nogi. Połóż się. I teraz robimy tak zwaną setkę. Unieś jedną ugiętą, drugą ugiętą. Klatka do góry. I jakbyś chlapała dłońmi po wodzie. I spokojnie oddychamy. Klatka w górze. I brzuch teraz cały czas, całe to ćwiczenie jest napięty. Jeżeli chodzi o oddech, to liczymy sobie do 4. 4, 3, 2, 1 to jest wdech. 4, 3, 2, 1 wydech.
Wytrzymaj jeszcze 10 sekund, klatka wyżej, wyżej. 10 sekund, ostatnie. Dwa, jeden. Super, odłóż nogi. Pięknie. Chwilę się rozciągniemy, więc przełóż ugięte nogi na jedną stronę, na jeden bok. Klatka zostaje na macie. I wytrzymaj tak 10 sekund, spokojnie oddychając. Przełóż nogi na drugi bok. I to samo. Przytrzymaj ręką kolana do ziemi, przyciskaj. I głęboko oddychaj. Super. I teraz połóż się na brzuchu i unieś górę, unieś klatkę, biodra do podłogi. I tak samo wytrzymaj. W tej pozycji możesz już wytrzymać dłużej, minimum 30 sekund. Głęboko oddychając. Ja ze swojej strony Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten trening Ci się podobał. Koniecznie ten zestaw dorzuć do swojego codziennego treningu, aby wzmocnić mięśnie brzucha. Najlepiej, jeżeli powtórzysz go dwukrotnie. Do zobaczenia.